Po raz 21 w Babowej odbył się Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej. W tym roku wydarzenie z racji pandemii miało inny charakter, a scena główna zlokalizowana była przy szkole muzycznej. Nie było pokazów mody i towarzyszących od początku imprezie stoisk ze sztuką koronczarstwa, ale mimo to organizatorzy przygotowali ciekawy program. Festiwal otworzył gospodarz miasta, burmistrz Wacław Ligenza. Kolejny Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej odbywa się w szczególnym miejscu dla nas wszystkich, dla Bobowian, dla naszego miasta, dla naszej gminy, przy dworze Długoszowskich, gdzie obecnie mieści się właśnie Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia. Przypomnę tutaj, że też powstały popiersia kilka lat temu właśnie marszałka Józefa Piłsudskiego, który tutaj Bobową odwiedził, i generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, który był rodowitym Bobowianinem. Gwoździem programu tego dnia był koncert znanych przebojów w wykonaniu Sylwii Nowickiej i Romualda Spychalskiego z towarzyszącym im zespołem. With her fierce hello, she gave you meaning to this empty world of mine. There never be another laugh, another talk. She came into my life and made a living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love. For her hand, it's always there. Midnight, know the sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She's smiling alone in the lamplight. W przerwie koncertu ogłoszone zostały protokół wyniki na posiedzenia najlepsze Komisji prace Koronki Klockowej wśród nadesłanych na tegoroczny festiwal. 26. Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej w Bobowej, spisany w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Komisja artystyczna w składzie Bogdan Krok, przewodniczący Komisji Konkursowej, prezes Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej, Beata Król, członek Komisji Konkursowej, pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Katarzyna Fałda, członek Komisji Konkursowej, plastyk warsztatów terapii zajęciowej w Stróżach, i Magdalena Cięciwa, członek Komisji Konkursowej, koronczarka z tytułem Twórcy Ludowego. Po obejrzeniu i wnikliwej analizie 155 prac, 65 autorów w grupach dzieci 19 osób, 44 prace, dorośli 46 osób, 111 prac. Z zakresu koronki klockowej słowiańskiej, małoparkowej, wieloparkowej i łączonej z płótnem, wielo- i małoparkowej, nowoczesnej autorskiej, nowoczesnej nieautorskiej, komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii koronki klockowej tradycyjnej małoparkowej pierwsze miejsce przyznano Małgorzacie Klimek. Drugie miejsce przyznano Agacie Paczuła. Trzecie miejsce przyznano Władysławie Kadula. I cztery wyróżnienia przyznano Ryszardowi Różańskiemu, Elżbiecie Kowalskiej, Zofii Tarasek oraz Joannie Malec. Bardzo się cieszę, bo większość tych nagrodzonych osób w tradycyjnej koronce tej naszej bobowskiej pochodzi z Bobowej.
Teraz kategoria koronki wieloparkowej i łączonej z płótnem, wielo- i małoparkowej. Pierwsze miejsce przyznano Małgorzacie Grocholi. Drugie miejsce przyznano Stanisławie Kuczyńskiej. Trzecie miejsce przyznano Weronice Śliwie-Ciura. I wyróżnienie przyznano pani Irenie Koczaja. Tutaj, proszę państwa, jakby pierwsze miejsca dwa to już osoby spoza bobowej z Polski. W kategorii koronki nowoczesnej, autorskiej, pierwsze miejsce przyznano Małgorzacie Szpila. Drugie miejsce przyznano Marzenie Stukus. Pod dwa trzecie miejsca przyznano Magdalenie Madej i Zofii Durlak. I dwa wyróżnienia przyznano Monice Madej i Lidii Łukaszczyk-Dudzik. W kategorii koronki nowoczesnej, nieautorskiej, pierwsze miejsce przyznano Beacie Żąca. Drugie miejsce przyznano Zofii Król. Trzecie miejsce przyznano Małgorzacie Połbok. Cztery wyróżnienia przyznano Magdalenie Fugiel, Małgorzacie Serkis, Józefie Hamulewicz i Grażynie Tokar. Ponadto nagrody za udział w konkursie otrzymują Alicja Gajecka, Bogumiła Zając, Małgorzata Różańska-Domin, Zofia Stukus, Gabriela Radzik, Jadwiga Śliwa, Janina Gniadek, Maria Wojtanowska, Beata Jarema, Małgorzata Belcer, Maria Ligęzowska, Bożena Krzyżowska, Małgorzata Dymek, Magdalena Bogusz, Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Barbara Stukus, Stanisława Dudzik, Krystyna Jaros, Katarzyna Stukus, Maria Sikorska, Sylwia Muszyńska i Maria Muszyńska. Nagrody specjalne otrzymują Małgorzata Klimek, Agata Paczuła, Małgorzata Grochola, Małgorzata Szpila oraz Beata Żąca. Grupa dzieci. Pierwsze miejsce przyznano Małgorzacie Stukus. Drugie miejsce przyznano Alicji Połbok. Trzecie miejsce przyznano Annie Połbok. Trzy wyróżnienia przyznano Mai Dyga, Weronice Fyda i Paulinie Gąsior. Taki mój komentarz. Pierwsze trzy miejsca wcześniej na tej stronie mamusie otrzymywały nagrody za swoje koronki. Czyli jest sztafeta pokoleń. Nagrody za udział w konkursie otrzymują ponadto z dzieci Oliwia Guzia, Joanna Haberko, Antoni Tokar, Lena Wojtaczka, Amelia Pacuła, Wiktoria Łoś, Monika Klimek, Maja Domańska, Stanisław Gąsior, Magdalena Jurek, Patrycja Święs, Julia Pokrzyk i Karolina Bartoszek. Komisja serdecznie dziękuję organizatorom i wszystkim uczestnikom konkursu za podtrzymanie, propagowanie bezcennej dla regionu dziedziny twórczości artystycznej, jaką jest koronka klockowa. Panie burmistrzu, w tym roku Festiwal Koronki Klockowej w nieco innym klimacie. Tak, inna formuła, bo okoliczności też inne. Epidemia koronawirusa spowodowała, że trzeba było zachować wszelkie środki ostrożności, ale myślę, że ten pierwszy dzień dostarczył już nam wszystkim wielu emocji. Przepiękny koncert, a przy tym też tradycyjnie rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze, najpiękniejsze koronki klockowe w różnych wersjach. Mogliśmy tutaj zauważyć, że około 150 prac zostało ocenionych, także możemy być spokojni o to, że ta piękna tradycja związana z wyrabianiem koronki klockowej w Bobowie jest kultowywana i że można będzie też to wszystko zobaczyć w galerii, która znajduje się tutaj w Domu Kultury w Rynku, ale też transmisja była online i też wszyscy, którzy zainteresowani są tym wydarzeniem, a nie mogli przyjść osobiście, mogą oczywiście skorzystać z tej właśnie formuły. Ja i moi współpracownicy, ale też tutaj Centrum Kultury, bo trzeba przyznać i powiedzieć, że wiele pracy zostało wykonane, żeby ten festiwal w tym roku, w szczególnym roku, został właśnie zorganizowany i zachowując wszelkie właśnie tutaj środki ostrożności epidemiczne, myślę, że
ciekawa formuła z pięknym koncertem, a kolejne dni zapowiadają się również atrakcyjnie. Zapraszam wszystkich na kolejne dni Festiwalu Koronki Klockowej. Myślę, że też jest wiele ciekawych atrakcji i myślę, że wszyscy możemy się radować z tego powodu, że ta tradycja zostaje podtrzymywana. Tradycja tradycją, ale na pewno będzie brakowało pokazu mody. Tak, to po raz pierwszy od właściwie 21 lat, kiedy nie ma pokazu mody, ale no tutaj już zachowując właśnie tą dyscyplinę sanitarną, nie można było zorganizować akurat tego pokazu, ale wszystko przed nami. Myślę, że kolejne festiwale będą i w tym czasie będą powroty właśnie do tej tradycji, która już jest takim stałym punktem przy organizowaniu każdego festiwalu Koronki Klockowej. 3 dni festiwalu wypełniły występy zespołów ludowych, ale też wystawa prac zlokalizowana w sali widowiskowej Koronki.